W ubiegłą środę, w godzinach popołudniowych, w miejscu, w którym się znajdujemy, przeznaczonym do rozrywki i zabawy, doszło do ogromnej tragedii. 25-letni mieszkaniec Kielc zastrzelił tutaj instruktora, pracownika strzelnicy. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, co konkretnie zaszło w środowe popołudnie na chorzowskiej strzelnicy? Znaczy, z tego, co udało nam się do tej pory ustalić, wynika, że jeden z klientów strzelnicy normalnie wypożyczył broń, zakupił amunicję i tam przez jakiś okres, chyba bodajże 2 godzin, strzelał sobie w tarczę strzelniczą. I w czasie korzystał z pomocy instruktora. No, normalna, zwykła, jak powiedzieć, czynność strzelania w tarczę, no tak to trzeba było powiedzieć wprost. No potem w pewnym momencie, wykorzystując moment, że sam został z instruktorem w tych pomieszczeniu osi strzelniczych, odwrócił się w jego stronę, oddał jeden strzał, powodując upadek instruktora, następnie podszedł, oddał kilka kolejnych strzałów. W wyniku tych ran postrzałowych instruktor zginął na miejscu. W tym momencie już ten sprawca wziął torbę, którą sobie przyniósł. Do tej torby zaczął pakować broń i amunicję znajdującą się w strzelnicy. No i chciał z tą torbą opuścić. Wziął tą broń też również, tą, z której strzelał, i chciał opuścić pomieszczenia tych osi strzelniczych i chciał wyjść na zewnątrz. Te nietypowe odgłosy strzału, no bo one były nietypowe, no bo pracownicy stwierdzą, że to nie był odgłos strzału i pocisku wpadającego w kulochwyt, tylko jakiś inny, zaniepokoiły ich. No jeden z pracowników w postaci właściciela w osobie właściciela tej strzelnicy wyszedł na korytarz. No i w tym momencie sprawca zaczął do niego strzelać. Padło przynajmniej 12-13 strzałów w kierunku tego właściciela. Właściciel również odpowiedział ze swojej broni ogniem. I tam wywiązała się krótka strzelanina. No w tym momencie też na miejsce zdarzenia przyjechali funkcjonariusze policji. No i na widok tych funkcjonariuszy, którym udało się obezwładnić tego napastnika, został zatrzymany, umieszczony w radiowozie. Prokuratora bada tę sprawę. Mówi się o tym, że było to zaplanowane działanie. Czy wiemy już, jaka była przyczyna tego zdarzenia? Znaczy się, no, zaplanowane działanie, no, na pewno nie był to wypadek przy strzelaniu z broni. No, trudno nie mówić o zaplanowanym działaniu, to ktoś z premedytacją strzela do kogoś z broni ostrej, więc to... No, sądząc z zachowania sprawcy, który po zbawieniu życia instruktora ładuje torby przyniesionej ze sobą broń, no, domniemywać należy, że motywem działania sprawcy była chęć kradzieży tej broni. Jaka była, czy były jakiekolwiek inne motywy, a jeżeli tak, to jakie? No, na tym etapie śledztwa, no, trudno w ogóle o czymkolwiek mówić. Nic nie wskazuje na to, by napastnik i ofiara wcześniej się znali. Zastrzelony instruktor to były policjant, który w tym roku odszedł na emeryturę. Prokuratura w Chorzowie nadal bada sprawę.